Nawet 15 cm śniegu w Bieszczadach. GOPR ostrzega Bieszczady, powyżej górnej granicy lasu leży nawet 15 cm śniegu. Nawet 15 cm śniegu leży miejscami w górnych partiach Bieszczad. Turyści powinni pamiętać, że w górach panują warunki zimowe, powiedział ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Jerzy Godawski. Dominuje zachmurzenie z przejaśnieniami. Pokrywa śniegu na połoninach miejscami ma nawet 15 cm, a w dolinach leży ok. 5 cm, mówił Godawski. W sobotę rano termometry, między innymi w Cisnej i Ustrzykach Górnych, pokazywały 1-2 stopnie Celsjusza powyżej zera. W bieszczadzkich dolinach wieje wiatr z prędkością 20 km na godzinę. Wybierający się w góry muszą mieć świadomość, że temperatura odczuwalna jest niższa od tej pokazywanej na termometrze. Dodatkowo z uwagi na krótki dzień w góry trzeba wcześniej wychodzić i wcześniej wracać, zauważył ratownik dyżurny. Godawski przypomniał także, że idąc w góry turyści zawsze powinni mieć naładowany telefon komórkowy, a w nim zainstalowaną aplikację Ratunek. Dzięki tej aplikacji łatwiej i szybciej możemy dotrzeć do poszkodowanych, podkreślił.